Witam moje kochane piątki w waszym horoskopie na nadchodzący rok numerologiczny. Piątki będą znajdować się teraz w czwartym roku numerologicznym, czyli w czasie, który nie jest zły, ale determinują go przede wszystkim dwie cechy. Jest to rok siewu, potem zbiory przychodzą w ósemce, więc za 4 lata. Więc jeżeli macie jakieś długoterminowe inwestycje albo chęci polepszenia na dłużej swojej sytuacji życiowej generalnie, no to jest właśnie ten czas na zmiany, z tym, że te zmiany nie będą przychodziły bardzo łatwo, one będą takie pracowite, bo nie chciałabym powiedzieć przyciężkie, ale pracowite na pewno. No i jest to raczej etap, kiedy nad uczuciami trzeba będzie popracować, bo te emocje i uczucia, one też będą przychodziły trochę trudniej. Sprawy są do rozwiązywania, ale właśnie dzięki pracy, a nie dzięki fuksowi. Też taka zmiana wyjścia z trzeciego roku osobistego, który szybki, intensywny i z lekkim polotem bywał, właśnie w tą toporną, żniwną, rolniczą, pracowitą czwórkę, to nigdy nie jest przejście łatwe, bo nagle okazuje się, że nie samo wychodzi, tylko trzeba popracować nad danym tematem, jeżeli się chce ten dany temat stanowczo osiągnąć. No więc tutaj do pracy rodacy trzeba będzie właśnie pod tym względem i logistyki, i pewnego rodzaju włożenia energii zadziałać. Z tego co patrzę, to sprawy zawodowe to wam nawet powychodzą w miarę dobrze. Gorzej będzie z poziomem rodzinnym, poziomem emocjonalnym, gdzie tutaj pewne rzeczy mogą się rozłożyć. Pamiętajcie jednak, że jest to czytanie ogólne i ono wskazuje tendencje. Nie każdemu będzie się przytrafiać doskonale to wszystko, co jest w kartach, ale energetyka no, albo jest w jakimś aspekcie sprzyjająca, albo niekoniecznie, i na to należy zwrócić uwagę, bo należy tą energetykę albo wykorzystać, albo pewnych rzeczy po prostu unikać, więc warto w ten sposób działać. Jeżeli chodzi o takie główne karty, to na pewno przy tym żniwnym roku ta cesarzowa tutaj bardzo mocno pasuje, bo ona właśnie mówi o takim polepszeniu, możliwościach, tym siewie, potem tych zbiorach. To jest karta cykliczności. Tutaj pewne rzeczy trzeba robić zgodnie z jakimiś wytycznymi. To wszystko powinno mieć ręce i nogi. Powinniście być tacy, no właśnie, pewni tych swoich plonów i tych swoich sukcesów. Ona daje naprawdę święty spokój, tylko to jest święty spokój osiągnięty po tak właśnie ciężkiej pracy. Tym bardziej, że karta siły mówi o tym, że pewne rzeczy na siłę, nie taką siłową, nie taką nerwową, ale taką konsekwentną, o tak bym powiedziała, na siłę konsekwentną powinny być robione. Czyli jeżeli coś się nie udaje za pierwszym razem, to postarać się, żeby udało się za drugim, trzecim, czy po prostu działać zupełnie konsekwentnie. I to będzie wtedy na pewno ręce i nogi miało. Nerwowo, nawet nie na takim poziomie, na którym my spodziewamy się pewnego rodzaju nerwowości, czyli to nie jest tak, że nie wiem, będziemy chodzić i gdzieś tam ogniem zionąć, to na pewno nie, ale wydaje się, że nie widać, żeby pewne sprawy jak gdyby no, nie leżały na sercu, więc pewnego rodzaju nerwowość tutaj faktycznie jest pokazana, osiągnięta. Jeżeli chodzi o to, co będzie przychodziło łatwiej, to stanowczo łatwiej będą przychodzić tutaj rzeczy przyjacielskie, ale w takim starym gronie, bo nowe grono może nie być do końca konstruktywne, nie być do końca konsekwentne i no, gdzieś na te nowe rzeczy trzeba uważać. Łatwiej będą przychodziły wyjazdy, rozjazdy, planowanie jakichś aspektów rozruchowych i łatwiej będzie przychodziło rozmarzenie, że tak powiem, ale takie rozmarzenie, które potem przyniesie
konstruktywne działania, więc to też dosyć ładnie wygląda. Sprawy, które będzie trudniej ogarnąć, no to przede wszystkim właśnie emocje i te stare, które mogą zechcieć powracać i czasem nie wiadomo po co i też się człowiek zastanawia, dlaczego pewne rzeczy, nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. I można tak przegiąć w pewnych rzeczach, przedobrzyć, przezakochać się, przezaufać, więc tutaj jakby zdrowy rozsądek będzie wskazany. No i też można się strasznie w sobie pozamykać po jakichś tam drobnych doświadczeniach, nagle się okazuje, dobra, to ja już w ogóle będę taki pozamykany, no nie? Więc jednak te emocje tutaj, one ani zbytnio konstruktywnie, ani zbytnio szaleńczo dobrze nie wyglądają. Na to zwrócić uwagę, bo nie będzie to Wasza mocna strona stanowcza. Jeżeli chodzi też o sprawy miłosne, no to umówmy się, dziesiątka buław wprowadza przeciążenie. Czy to jest w starych związkach, czy to jest w relacjach nowych, to gdzieś jednak ta dziesiątka buław nie jest taką kartą z polotem emocjonalnym. No a tak jak mówiłam, ten rok emocjonalnie dla Was to jakoś strzałem ogromnym nie będzie. Paść buław wnosi jakieś przyjacielskie aspekty i taką serdeczność, ale ani to dla osób samotnych nie jest poznanie kogoś wartościowego, ani w tych, no w tych stałych związkach może jakoś postawienie na tą wieloletnią przyjaźń i takie konstrukty to tak. Ale ta piątka monet w ogóle wprowadza pewnego rodzaju braki. No więc szału nie ma, serca nie urywa, że tak powiem, parafrazując klasyka. Więc myślę, że nie będzie to dla Was rok wybitnie miłosny. Mało tego, w sytuacjach rodzinnych mogą zdarzyć się odejścia, można się pokłócić, mogą być nieporozumienia, mogą być niejasności, może być mnóstwo rzeczy, które normalnie by się nie zdarzyły, a tutaj jednak nie jest to wybitny czas na sprawy emocjonalne dla Was. No i niestety jakby widać to różnie, również w takich aspektach karcianych. Te odejścia, one oczywiście nie muszą być jakby umieraniem i śmiercią stanowczo, no, ale jakby braki jakiegoś kontaktu i tego typu rzeczy to tutaj stanowczo się pokazują. Więc zwróćcie na to uwagę, żeby jednak w tych sytuacjach emocjonalnych postępować dosyć ostrożnie, nie chaotycznie, spokojnie raczej. To będzie dosyć ważne. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to tutaj już mam lepsze karty, bo one pokazują, że można naprawdę dobrze kupić, dobrze sprzedać, że pewnego rodzaju sprawy, rzeczy, one mogą zostać dobrze organizowane, że można będzie liczyć na lepsze umowy i zadowolenie, że można będzie dostać awans, podwyżkę. Tutaj jest sprzyjający los, trochę dozy fuksa, no ale ten czwarty rok osobisty jest takim rokiem, w którym faktycznie no te zawodowe rzeczy, one zazwyczaj funkcjonują fajnie i jedyną taką wadą to może być wtedy, kiedy będziecie mieli ochotę zmieniać coś, czego nie warto zmieniać, bo trochę, że tak powiem, nie powiem, co będzie świeżbić, o, także w ten sposób, ale warto kontynuować rzeczy stare, bo one przyniosą lepsze rezultaty niż wszelkiego rodzaju niepewne nowości. Także nie zmieniamy, a jedyne co, to możemy w bardzo fajny sposób jakby kontynuować te stare aspekty zawodowe, które będą ładnie, bardzo ładnie dawały efekty. Sprawy stricte finansowe to też trochę nerwówka, ale dobrze dokonane wybory, fajne możliwości, zadowolenie, zwyżki, większa możliwość uzyskania pewnych rzeczy. Naprawdę tutaj to wygląda bardzo fajnie, to przewalczenie, walka o swoje,
można jakieś dodatkowe stanowisko, dodatkową pracę, za dodatkowe finanse, więc tutaj to też pójdzie z polotem. No i sytuacja międzyludzka, tak jak mówiłam, dla Was całość emocji jest taka, bym powiedziała, lekko trudna. I w tej lekkiej trudności również widać drobne problemy z emocjami takimi przyjacielskimi. Bo nawet jeżeli otoczenie będzie dobre, a będzie w miarę dobre, to Wy będziecie mieli problem z wieloma rzeczami. Więc jeżeli będziecie mieli tą świadomość, że warto by było, żeby nie czepiać się szczegółów i pierdół, to wtedy najlepiej na tym wszyscy wyjdą i będzie większa doza zadowolenia. Czyli tak jakby Wy nie czepiajcie się swoich osób. Wyjazdy będą Wam bardzo sprzyjały. Jeżeli możecie coś załatwić jakkolwiek, to niech to będzie załatwiane dalej, intensywniej, mocniej i właśnie z wyjazdami, bo te wyjazdy będą Wam bardzo, bardzo mocno sprzyjały. Więc to tutaj karta gwiazdy, dobrego prowadzenia, traw, intensywność, więc naprawdę warto. A jeżeli chodzi o energetykę, ona będzie taka właśnie czwórkowa, paś monet. Pracuje drobnymi kroczkami do przodu. Trójka monet. Konstrukt ogarnięty. To jest taka czwórkowa energetyka. Dziesiątka pucharów daje trochę lekkości i zadowolenia. Energia generalnie dobra, pozytywna. Nie można się jej przyczepić. Dobrze funkcjonuje, fajnie wygląda. No i jedyne co, to faktycznie z tymi miłosnymi, emocjonalnymi sprawami to tak na spokojnie reagujcie. Tak to mniej więcej wygląda. Zostawcie po sobie ślad w komentarzach. Ja Was bardzo mocno buziakuję. Dziękuję Wam za wysłuchanie i oczywiście do zobaczenia w normalnych filmach.